Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie zostanie paniom i panom posłom doręczona w druku nr 599. Na tym kończymy 19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu. Porządek dzienny 20. posiedzenia Sejmu zwołanego na dni 29 i 30 sierpnia 2012 roku został paniom posłankom i panom posłom doręczony. Zamykam posiedzenie.